mieszkanie czy dom? Wydawać by się mogło, że mecz pomiędzy dwoma drużynami końca tabeli będzie nudny. Nic bardziej mylnego. Tegoroczna edycja Ligi Bach jest niezwykle wyrównana, o czym świadczy m.in. to, że ubiegłoroczni mistrzowie ligi zajmują w tej chwili ostatnie miejsce w tabeli. W ubiegły czwartek Czarne Pantery kilka minut po północy zmierzyły się z drużyną HC Mosty. Hokeiści obu drużyn potrzebują punktów i oba zespoły od razu ruszyły do ataku, grając szybki i dynamiczny hokej. Pierwsze dwie tercje to przewaga Czarnych Panter. Najpierw strzelamy gola na 1-0, jednak Mosty szybko odrabiają straty i jest 1-1. Tym wynikiem nie zrażają się nasi hokeiści i dalej grają swoje, co szybko przynosi efekty w postaci dwóch bramek. Niespokojnie robi się w ostatniej części pojedynku. Pantery tracą siły, a przeciwnicy zdobywają bramkę. Teraz to oni starają się zrobić wszystko, aby doprowadzić do remisu. Dramatycznie robi się w końcówce meczu. Mosty zdejmują bramkarza i grają w szóstkę, a my na 20 sekund przed ostatnim gwizdkiem gramy w osłabieniu. Zgromadzeni o tak późnej porze kibice nerwowo odliczają ostatnie sekundy. Jednak przysłowiowa obrona Częstochowy udaje się i Pantery dopisują 3 punkty do swojego dotychczasowego dorobku. Janusz, ten mecz was bardzo dużo kosztował. I wysiłku, i wszystkiego, ale w końcu się udało prowadzenie od początku spotkania. Można tylko się smucić tymi niestrzelanymi bramkami, ale jednak jest do przodu. Wreszcie coś się zmieni, coś się przełamało, wreszcie jest mecz wygrany. Chociaż widać, kosztowało on wiele wysiłku. No tak, wszyscy dali siebie wszystko. Mecz na szczęście wygrany. Wiadomo, bramki mogły paść więcej. Przeciwnik również miał wiele szans. Mecz był zacięty do ostatniej sekundy. Ważyły się losy tego meczu, więc powoli zaczynamy realizować to, co nam trener przekazuje. No, mam nadzieję, że to jest pierwszy taki krok i będzie coraz lepiej. Mecz był zdecydowanie bardzo szybki. Mógł się na pewno kibicom podobać, którzy widzieliśmy, reagowali bardzo żywo na to, co dzieje się na lodowisku. Nie, no ja jestem pełen podziwów dla naszych kibiców, bo to, że my gramy o takiej porze, to jest nasze hobby, ale że kibice nam kibicują o takiej godzinie, no to po prostu chylę czoła i wielkie dzięki, bo doping pomaga, naprawdę pomaga. Z kim za tydzień będziemy walczyć o punkty? No za tydzień zaczynamy drugą kolejkę, no i walczymy z zeszłorocznym mistrzem Bach, także zobaczymy. Ale jak mówił trener, wszyscy są do ogrania. No, wszyscy są do ogrania, wszyscy są dobrzy. W ogóle w tym sezonie jest bardzo liga, poziom ligi się wyrównał, więc tutaj no, nie można nigdy stawiać zdecydowanego faworyta, czy w takim meczu, czy w takim. Wszystko. To znaczy, że jednego czy drugiego zawodnika w jednej czy drugiej drużynie nie ma, no i mecz się zupełnie zmienia, prawda? Dziękuję. Za tydzień pojedynek z ostatnią drużyną w tabeli, biorąc jednak pod uwagę, że to ubiegłoroczni mistrzowie ligi, łatwo nie będzie. Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie tego sezonu mecz zakończył się rzutami karnymi. Jak będzie teraz? Przekonamy się w czwartek 22 listopada o godzinie 21:15 na czesko-cieszyńskim lodowisku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Przemysław Lose. A to był dobry hokej.